So, liebe Leute, Entschuldigung, Entschuldigung für die Verspätung. W warunkach szkolnych bym powiedziała, pan dyrektor nas zatrzymał gdzieś tam na zebraniu, coś tam, coś tam. A tu niestety, dzień dobry, dzień dobry. Guten Tag, halo, halo. Maturzystka tym razem, maturzystka zaliczała zestaw ustny. No i troszkę się nam tutaj przedłużyło. Okej, okay, Michałek, Hania, Kuba, Pawełek, halo, halo. O, Olek znowu się z nami uczy. Halo, Olek. Mareczek, Hania druga. Oskarek, halo. Na wiekąd noch. Zuzia, Róża, halo, halo, halo. Guten Tag, guten Tag. Liebe Leute, no już coś tam jedziemy biegusiem, szybciusiem. Kapitel? Na kapitel, pan poczeka kapitel. Z tym kapitel. No, porady macie? Mhm. Na tym mniej więcej tam żeśmy skończyli, tam w ćwiczoneczkach jeszcze. Wer kann eine oder zwei? Vorlesen chciałam powiedzieć. To teraz będzie schreiben, schreiben. No, ganz schnell, wer kann diesen Rad, Elisa, hallo, guten Tag. No, kochani, udziel porady i jakiś tam wpis mieliście dokonać. Dobra, w międzyczasie, kochani, ktoś może pisze, zaraz sprawdzimy, odczytamy. Klara, hallo. To ja to, kochani, z ekranu zabieram. Mamy napisać, coś mi napisali. Napisać, coś mi napisali w zeszytach. No tak, tak jakoś skrótowo może. Kinga, halo. Mareczku, może takie. Du musst früh schlafen gehen. No dobra, jest porada. No to tam domyślamy się pewno, na jaką okoliczność ta porada. No może w ten sposób, tak? Jakieś takie o krótkie zdanie. Du musst früh schlafen gehen. Du musst może früher, ein bisschen früher, że trochę wcześniej. No dobra, ale okej. Okay. Mhm, Oskarek, vielen Dank. Ktoś tam jeszcze, jak zdoła coś tam, kochani, wpisać, to tam raz, dwa, trzy, ja będę w miarę tu patrzyła, śledziła. Und im Moment. Aha, tu jeszcze migusiem sobie sprawdzimy. Dobra, no jakieś jedne, dwie osoby jakby tam coś spróbowały, a my, kochani, mieliśmy im Arbeitsbücher coś, tak? Im Arbeits, in den Arbeitsbüchern fünfte und sechste Aufgabe. Fünfte. Jakbyśmy sprawdzili sobie fünfte, die Seite 33, Seite 33, ćwiczoneczka, Arbeitsbücher. Kto tam nic nie pisze w komentarzach, to już otwieramy sobie 33. Ja tutaj spróbuję też to. O to zadanko mi chodzi. Akrobatik, ballet, judo, klettern, reiten, turnen. To może tak, najpierw łapki w górę, czy tam żeśmy wykonali i ewentualne jakieś problemy, pytania, jakby były. Irgendwelche Probleme, irgendwelche Fragen. Was war kompliziert, was habt ihr das. Was habt ihr überhaupt nicht verstanden? Okay, Paweł gemacht. Mhm. Mhm. Ohne Probleme? Ohne Probleme? Na, dann schreib bitte. Mhm. Okay, no to może tak. Tak, może będzie krócej, bo będziecie tam tylko numerki pisali. Ich sage spannend sein, hier. Spannend sein. Zu welcher von diesen Disziplinen, Sportarten habt ihr das gemacht? Zugepasst. Spannend sein. Wer hat spannend sein? Ballett ist spannend, Reiten, Klettern, was habt ihr? Wie habt ihr das gemacht? Spannend sein? Was kann spannend sein?
Welche Nummer? Da könnt ihr nur diese Nummer schreiben. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Że jest ciekawe? Czemu? Spannend, to bardziej też wiesz, nie jako ciekawy, tylko właśnie taki trzymający w napięciu. No to film bardziej tak nas trzyma w napięciu. Spannend, taki ekscytujący. To bez sensu. Okej, okay. No dobra. Fio, fio. No właśnie, ekscytujący, no właśnie. Dobra, kletern ist spannend. Curling jest bardzo ciekawy. Okej. No dobra, dobrze, dobrze. Gefährlich. No to teraz jak nam się nie podobało ze spannend. Gefährlich. No, gefährlich sein. Ist Ballett gefährlich? Ist Judo gefährlich? Oder Turnen? Ist das gefährlich? 3, 4. Okay. 3, 4. Naja, Judo oder Klettern kann manchmal gefährlich sein. Na, Reiten vielleicht auch. Oder Akrobatik. Okay, Klettern, schreibt Ginga. Gut. Naja, ein Mädchensport. Ein Mädchensport sein. Ein Mädchensport sein. Hier, ein Mädchensport sein. Welche Nummer habt ihr zugepasst? Julia, hallo. Na, ein Mädchensport? Nummer 6 schreibst du Turnen. Naja, okay. Und 2 Ballett. Aber Jungs tanzen auch, ja? Da können auch Ballett machen. Nie ma podziałów. No tak, no tak, Marek. Du hast recht. Alle können tanzen, Aerobic machen, Judo oder Reiten oder Turnen. Natürlich. Kompliziert, kompliziert. Może jeszcze to ostatnie. Vielleicht dieses Verb. Wort. Kompliziert sein. Was ist kompliziert für euch? Ist Judo kompliziert? Oder eher Reiten? Okay. Nicht streiten, przypominam. Marek Bartek, nicht streiten. Na also, was kann kompliziert sein? Was kann kompliziert sein? Na, für mich zum Beispiel Judo oder Klettern ist ziemlich kompliziert. Na und für, co to znaczy? Was bedeutet kompliziert? Nie, to chyba nie do tego było, co to znaczy. Tak mi się wydaje. Nie do mojego pytania, tylko tam chyba do Marka, tak? Na also. Martusiu, całe pytanie, bo już teraz nie wiem. A streiten? A o czym wczoraj było GW? GW wczoraj o czym było? Konflikte. Wir streiten uns. Oskarek już tu udziela odpowiedź. Reiten. No, reiten. Ziemlich kompliziert. No, dla mnie to w ogóle gefährlich i tak dalej. Okej, okej. Reiten. Und das findet ihr kompliziert, ja? Reiten, kompliziert. No Kaja, a Kajeczka chyba tam nie ogląda, coś tam pisała. Pozdrawiamy Kaję, no Kaja na pewno by napisała Reiten ist wunderschön, wunderbar und auf keinen Fall kompliziert. Okej, okay, gut. Dobra. O, a może tu jeszcze. Ungesund für den Rücken sein. Was ist ungesund für unsere Rücken? No dobra, już tam wiemy, o co chodziło. Już tam zostawcie to. Już wszystko tam z Bartusiem wyjaśnione. O co tam chodziło. Ungesund für den Rücken sein? No, Mädchen?
Computerspielen. Naja, wenn wir zu viel spielen vor dem Computer sitzen, für unseren Rücken ist das natürlich ungesund, okay? Was noch? Nur Computerspielen? Aber da steht hier kein Computer. Hallo, hallo Leute. Aerobik, nein, Akrobatik, Ballett, Judo, Reiten, Turnen, Klettern. Von diesen. A Computer to tak właśnie, dodatkowo. Okay, Akrobatik vielleicht. Für unseren Rücken noch eine Idee. Was habt ihr da geschrieben? Dziewczynki, co tam się nie odzywają? Tyle tam was jest. Halo, halo. No dobra, Kontakt mit der Natur haben. A to pierwsze, Kontakt mit der Natur haben. Bolą plecy. No jak spadniemy, Kuba, to pewno będą nas bolały. Nie, ale to chyba ja wiem. No tak jak w balecie trzeba tam wyprostowanym być może tami. Ale... Na, liebe Leute, Kontakt mit der Natur? Für Pferde. Ja, für Pferde ist das ungesund. Für ihre Rücken. Ihren Rücken. Okay. Liebe Leute, no, o, Oskarek, to dobrze się wstrzeliłeś. Kontakt mit der Natur. No to reiten, tak? Jak mi w hali. Da reiten wir so durch den Wald oder am Strand oder einfach so auf einem Feld. Kontakt mit der Natur haben podczas reiten. Okay. No a jeszcze tam coś jest takiego, no coś się kojarzy, nasuwa od razu. Kontakt mit der Natur haben. Wann haben wir Kontakt mit der Natur? Klettern. Ja, Michał. Prima. Klettern. No, no chyba, że na ściankę wspinaczkową gdzieś też pójdziecie na halę, do hali sportowej. Okej, okay. Gut. So. Okej. Liebe Leute, dann die sechste Aufgabe, die sechste, oh, sechste Aufgabe. Mam nadzieję in den Heften. Ich hoffe, da habt ihr das in den Heften gemacht. Lieblingssportart in 8 Sätzen. No dobra, 8 Sätze nie będziemy tutaj pisać. To tak też, jednym hasłem, jednym słowem, mit einem Wort. Was ist deine Lieblingssportart? Einige Personen. Lieblingssportart. No i piszemy, co tam macie. Lieblingssportart, deine Lieblingssportart. Art. Kuba, o czym teraz? No mamy. No jak, a ja to troszkę, ale nie, to i tak wy przecież macie, dobra. Troszkę tu przysłaniałam. Lieblingssportart. Hallo Leute, schreibt bitte, welche Lieblingssportarten habt ihr? Na, mein Lieblingssportart ist natürlich, da wissen alle. Aha. Kitesurfing, okay, Bartusz. Laufen, bei mir, laufen. Seit einem Jahr unheimlich gern laufe ich. Na, Mädchen, Jungs, welche Lieblingssportart? Tennis, 2N. Aha, okay, Tennis. Schlafen. Ja, Tennis oder Klettern. Okay, tylko też tam pamiętacie duże literki, tak? Rzeczowniczki tu dajemy. Tennis. Tischtennis? Tischtennis? Oder? Okay. Leute, wo treiben wir? Diesen Sport, wo treiben wir? Miejsca, w których kochani. No szybciutko, jakieś tam jedno, dwa, trzy miejsca. Tischtennis ist super. Ja, das finde ich auch, dass Tischtennis super ist. Wo treiben wir? Na, Tischtennis können wir in unserer Schule während der Pause trainieren. Okay. Na bitte, wo treiben wir diesen Sport? Also, es geht hier um die Sportdisziplin, die wir machen, die ihr macht.
Also, no kochani, jak to tam? No gdzieś musieliście coś tam wpisać tej pracy domowej. Aufzweitischen. A dlaczego auf zwei? Ein Tisch. Tennistisch. Brauchen wir. Tischtennis zu spielen. Okej, okay. Leute, no na sali sportowej. Tam mieliście ściankę wspinaczkową. Aha. To dlatego te zwei Tische. No będziemy musieli spróbować. Okej. Leute, no, ścianka wspinaczkowa w hali, znaczy na sali sportowej mieliście tutaj na lekcji WF-u, proszę, czwarte zadanie, książki macie pootwierane. Das habt ihr alles, vierte Aufgabe. W czwóreczce po odpowiedzi szukamy. Na, no, wer schreibt mir? No, czekam, a w międzyczasie już tam myślimy. Wie oft treibst du? Wie oft trainierst du? Wie oft treibst du? Wie oft trainierst du? Einmal pro Woche, zweimal pro Woche. Auf, Mareczku, auf dem Sportplatz. Wo? Gdzie? To jest dativ. Na hali, na sali i tak dalej. Auf, znaczy auf, okej, okay, tu chodzi mi o rodzajniczek, tak? Czyli auf dem Sportplatz. Oskarek, im. Im, my jak mama, Gebirge, bo ins Gebirge to ty jedziesz, ins Gebirge fahren, a ich klettere wo, gdzie, w górach, czyli im Gebirge. Ok, also auf dem Sportplatz, im Gebirge. No, ściankę widzicie w czwartym, zobaczcie, zadaniu do swojej książeczki. An einer Kletterwand. Możemy tutaj dać im Sportunterricht, in der Schule, in der Turnhalle. Hala nasza sportowa, tak, sala sportowa. In der Turnhalle. An der frischen Luft. I yoga machen, tak? Okej. Okay. Wie oft? No, tam szybciutko. Albo za proste, to już pewno, żeście tam wszyscy też... Że czy każdego dnia, czy raz w miesiącu, czy raz w tygodniu, tak? Vorteile, Nachteile. To spróbujmy teraz tak, dobra? Zobaczymy, ktoś może coś napisze jeszcze, a jak nie, to pytanie do Was. Eine Frage. Welche Vorteile, czyli plusy, welche Nachteile, minusy von deinem Lieblingssport sind? Welche Vorteile, welche Nachteile sind, wenn es um deinen Lieblingssport geht. Plusy, minusy, jakie widzicie. Co kto tam widzi? Was habt ihr da notiert? No tam jak się wrócę tu w tych waszych komentarzach, to tam raz, dwa, trzy łapki tylko, to widocznie trzy osoby tylko zrobiły. Vorteile. Welche Vorteile? No jakie są Vorteile? Jakie są zalety? Zweimal, Paweł, może być zweimal monatlich, zweimal pro monat, inna opcja. No i tyle. Zweimal pro monat, zweimal monatlich, w ten sposób możesz powiedzieć. Okej. A samo monatlich też można. No można. Okej. Okay. Można. Gut. I tak jak masz ich klettere, byś powiedział ich klettere täglich. Codziennie. No, okej. Okay. No, gibt es noch Fragen? Zu punkt dry, to było akurat, powróciliśmy do dry. Vorteile. Dobra, no piszemy. Pozostajemy fit, że jesteśmy tam, prawda,
Tacy, w dobrej formie. No raz w miesiącu. Tak, tak. Mhm. No, a co, ja inaczej coś powiedziałam? Monatli. No miesiąc. Mhm. Okej. Kto mi tam wpisze, kochani? Że w dobrej formie. Pozostajemy w dobrej formie. To jako plusy. Vorteile von unserem Lieblingssport. Na, Leute. No, mieliśmy tutaj książeczkę tam gdzieś na pewno otwartą. Gdzieś tu coś podpowiedzi, kochani, szukacie. No, zwei, drei, eins. Liebe Leute. Być wysportowanym, być fit, pozostać. Nie wiem, machen fit, nein. Ein Vorteil ist, wir bewegen uns und bleiben fit. O, o to mi chodziło. Fit bleiben, pozostać takim sprawnym, tak, fizycznie. Wir bleiben fit, albo wir können fit bleiben. Możemy pozostać, prawda, w takiej formie, to jako plus. Ein Vorteil, Vorteil ist, właśnie, wir bewegen uns, my się poruszamy. No właśnie, wir bewegen uns, poruszamy się, wir bleiben fit. Jesteśmy sprawni sportowo, tak? Mhm. Welche Vorteile haben wir noch? No kochani, weźcie to reiten. Gdzieś tam sobie przez lasy hasacie, czyli co? Mamy kontakt z naturą i już tutaj piąteczka. No to już tu pisać nie musicie, bo widzicie w tym piątym tutaj. O, przecież tutaj, tak? Wir haben Kontakt mit der Natur. Jako plus. Wir haben Kontakt mit der Natur. Czyli plusów tu jeszcze poszukajcie. O, okej, okay, fit machen, no jest tutaj faktycznie. Faktycznie. No, wir bleiben fit, ja bym bardziej powiedziała. A, das macht fit, w znaczeniu, że ten sport mnie czyni wysportowanym. Okej, okay, no to wtedy tak. Klettern macht mir fit. Macht mich fit. No dobra, to wtedy tak. Okej. Okay. Mhm. O, a tutaj proszę, jaki plus. Schön aussehen. Kto mi tam ładnie w zdaniu napisze? O co tu chodzi? Schön aussehen. No, nie tłumaczę jeszcze. Proszę napisać zdanie. To w pozytywach. W pozytywach będzie. Vorteile. Hmm. Na, bitte, bitte. Schön aussehen. Ładne zdanie z tym. I o co tu chodzi? Co to za pozytyw? Genau. Wyglądamy pięknie. Czyli co? No, jakieś takie ładne zdanie? Kto tam skleci szybciutko? Co ładnie wygląda? No, że my ładnie wyglądamy wtedy, tak? Że jakiś tam sport uprawiamy i możemy wtedy ładnie wyglądać. No. Czy będziecie mieli... Jak... Können schön aussehen. Mhm. No, chciałam, żebyście rozdzielili ten bez modalnego, czyli wir sehen schön aus. Wir sehen schön aus. Ok. Ładnie wyglądamy. No bo co, jesteśmy tak wysportowani, to można powiedzieć coś tam, prawda? Ładnie. Wir sehen schön aus. No dokładnie. Wir sehen schön aus. Ok. O, jeszcze tu jest jeden ładny pozytyw. Mhm, wir machen Sport, deshalb... O, bardzo ładnie, Paweł. Wir machen Sport, deshalb sehen wir schön aus. No właśnie, o co chodziło. Wenn wir reiten, sehen wir... majestatisch aus. Okej. No tak, jeszcze taki sobie czerwony płaszcz przywdziejemy, to już będzie... Pełen majestat, okej. Okay. Gut. Gut für die Konzentration sein. Das ist auch ein Vorteil. To też chyba jako pozytyw, prawda? Uprawiania sportu. Gdzieś tam się dotylenimy, głowa pracuje, jak się poruszamy, więc później lepiej z koncentracją, tak? Czyli tutaj zdanie takie, Paweł, Marek też pisali, kiedy uprawiamy sport, tak? To później możemy być dobrze skoncentrowani, czy to działa dobrze na koncentrację później, podczas nauki i tak dalej. No, ktoś tam jeszcze takie zdanko spróbuje z tym pozytywem. Gut für die Konzentration
sein. I już powoli gehen wir zu Nachteilen. Nachteilen. No, jakieś dwa, trzy minusy. Welche Nachteile können da bei dem Sporttreiben sind? Können sein, können. Welche Nachteile können beim Sporttreiben sein? Mhm. I co my tutaj mamy? No, nic jeszcze nie mamy. No kochani, tutaj, o zobaczcie, taki minusik na przykład. Teuer sein. Kto wpisze, kto wyjaśni? Teuer sein. No jest to zdecydowanie minus. Czasami utrudniający pewne dyscypliny. Uprawianie pewnych dyscyplin. Na liebe Leute, teuer sein. Ein Nachteil. Einige Sportarte sind gefährlich, pewno für uns tam miało być missklik, ok? Einige Sportarte sind gefährlich für uns, wie zum Beispiel Klettern oder Akrobatik, kann manchmal gefährlich sein. Ok, das ist ein Minus, ein Nachteil. To jako wada. Das ist ein Nachteil. Also Klettern oder Reiten kann oder ist gefährlich. Kann gefährlich sein, ist gefährlich. Może albo jest po prostu niebezpieczne. Ok. Gut. Vielen Dank, Marek. Was noch? Następ teuer sein. Teuer sein. No prościutkie. Prościutkie, ładniutkie zdanie. Mhm. Ja, Oskar, das stimmt. Teuer to drogi. Drogi, czyli co? Jakaś tam dyscyplina sportowa jest droga. Aha. No co? Balet i stoja. Klettern. Pewno będzie droższe. Klettern ist teurer. Przestopniujemy sobie. Mhm. Reiten. Uuu, kochani, tutaj jak już się chcemy pobawić, to naprawdę. Reiten ist sehr teuer. Sehr teuer. Leider. Mhm. Ok. Ungesund für die Füße. No, tu też się mówi niestety, że reiten. Reiten ist ungesund für die Füße. Für die Füße, für die Beine w sumie. No, może nie stopy, to bardziej kolana, chodzi o nogi, tak? Że no, czasami niestety problemy później mają ci, którzy reiten uprawiają, tak? Czyli reiten kann ungesund für die Beine, ja bym tu füße zamieniła na beine po prostu, że dla nóg. Ungesund für die Beine. Kuba, nie tylko balet. Ok. No tak, no nie tylko, tak. Ok. Leute, das war Hausaufgabe. Was empfehlen wir? No to już wiadomo, każdy swój będzie na przykład polecał sport, tak? Ich empfehle laufen. Kaja empfiehlt uns bestimmt reiten. Ola empfiehlt uns tanzen. Was noch? Bartuś schwimmen. Ja? Bartuś empfiehlt uns schwimmen. Mhm. Ballett ist auch für die Füße ungesund. Na ja, na manchmal auch. No to ja tam nie wykreślam, że absolutnie, że nie dla stóp, ale no tak bardziej mi tu, że w związku z kolanami, więc tu bym dała zamiast Füße to, no bo Füß masz stopę, nie? Więc tu für die Beine. No ale oczywiście für die Füße, no może też. Gut. Mhm. So, liebe Leute, das war's, wenn es um die Hausaufgabe geht. Wenn noch Fragen gibt, dann bitte schreiben in den Kommentaren. Und für heute, liebe Leute, o jak mi się zrymowało, für heute, liebe Leute, no gdzie my tu jesteśmy? A nie, momencik, kochani, przerwę wam na chwilę włączę, muszę odszukać numera, ale się tam słyszymy. Kawkę możecie sobie zrobić, herbatkę. Momencik. O, i koniec przerwy. Und jetzt sind wir wieder zurück. Also, Sprachtraining. Das ist Sprachtraining. Kursbücher, die Seite 62. Kursbücher,
Seite 62. Nie zdążyłem kawy zrobić. A. Schade, schade. Okej, 62. Sprachtraining, liebe Leute. Posłuchaj dwukrotnie. Aha, muszę wam tutaj zjechać. O. Posłuchaj dwukrotnie trzech dialogów. Wybierz właściwą odpowiedź. ABC. Bitte schön. Szybciusieńko przeczytamy. Wo findet das Gespräch statt? Beim Arzt, in der Apotheke, in der Schule. Was hat der Junge? Der Bauch tut ihm weh. Sein Bein tut weh. Er hat Fieber. Was kauft der Mann? Tabletten, eine Creme, ein Öl für Babys. Was ist unklar? Was verstehen wir nicht? Dann bitte in den Kommentaren schreiben. Oder ein Wort oder den ganzen Satz, die ganze Frage. Was verstehen wir nicht? Bitte, bitte. Wenn da jemand nicht versteht, dann bitte da einfach schreiben. Aha, czemu ja tutaj wam nie dałam? No, o, ojojoj, ale już. O, właśnie, tak trochę lepiej. Besser, ja? Na, liebe Leute, keine Kommentare, also alles klar, finde ich. Dann bitte, hören wir diese drei Gespräche. Kapitel 4. Sprachtraining. Aufgabe 1. Dialog 1. Was fehlt Ihnen, Herr Breuer? Ich hatte vor 3 Wochen die Grippe und habe immer noch Husten. Arbeiten Sie wieder? Ja, ich arbeite wieder. Ich bin Lehrer von Beruf. Deswegen haben Sie auch Probleme mit dem Hals. Nehmen Sie hier Platz. Ich untersuche Sie gleich. Dialog 2. Warum bist du nicht beim Training? Hast du wieder Fieber? Nein, ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. Ich habe Bauchschmerzen. Soll ich dir einen Kräutertee machen? Ja, danke. Das ist nett von dir. Dialog 3. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche eine gute Sonnencreme. Gegen die meisten bin ich allergisch. Diese hier kann ich Ihnen empfehlen. Sie ist auch für Babys geeignet und schützt die Haut lange und gut. Wie viel kostet sie denn? 9,49 Euro. Gut, dann nehme ich sie. Gerne. Okay, machen wir das nochmal, oder? No. Kapitel 4. Sprachtraining. Aufgabe 1. Dialog 1. Was fehlt Ihnen, Herr Breuer? Ich hatte vor 3 Wochen die Grippe und habe immer noch Husten. Arbeiten Sie wieder? Ja, ich arbeite wieder. Ich bin Lehrer von Beruf. Deswegen haben Sie auch Probleme mit dem Hals. Nehmen Sie hier Platz. Ich untersuche Sie gleich. Dialog 2. W międzyczasie, kochani, jak już ktoś wie, wer da die Antwort kennt, dann kann natürlich in den Kommentaren schreiben. 1a, 2b, 3d. D nie macie. Bitte 2. Warum bist du nicht beim Training? Hast du wieder Fieber? Nein, ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. Ich habe Bauchschmerzen. Soll ich dir einen Kräutertee machen? Ja, danke. Das ist nett von dir. Dialog 3. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche eine gute Sonnencreme. Gegen die meisten bin ich allergisch. Diese hier kann ich Ihnen empfehlen. Sie ist auch für Babys geeignet und schützt die Haut lange und gut. Wie viel kostet sie denn? 9,49 Euro. Gut, dann nehme ich sie. Gerne. Okej, no i już tu widzę w komentarzach. Prawie dobrze. Fast correct. Marek, da sagst du AAC. Nummer 1 A, Nummer 2 A und 3, nein. Das ist kein Öl.
Das ist eine. Nein, no, bo Babys, żeście usłyszeli. A ktoś mi tutaj dał B, czy nie? No, Mateusz Wróblewski, B, Paweł Szyk, B. Ja, das ist korrekt. Eine Creme, das kann für Babys, da können wir für Babys benutzen. No, możemy dla dzieci też, no ale to nie był olej, tam było wyraźnie Creme przecież. A nie olej, no, no nie olej. Eine Creme, eine Creme. Mhm. Dobra, ok, ganz einfach. Kapitel? Zwei. Gehen wir zu der zweiten Aufgabe. Ja, alles da klar. Mhm. Zweite Aufgabe. Posłuchaj dwukrotnie komunikatu dotyczącego warsztatów na podstawie informacji zawartych w komunikacie. Uzupełnij luki 1-4 w poniższej notatce. Tak? No prześledźmy tą notatkę. Patrzycie sobie tu też. Am 7. April besuchen die Schüler einen Workshop zum Thema. Mhm. Sie befassen sich dort zum Beispiel damit, welche gesund sind, man Sport treiben soll oder warum Medienkonsum sein kann. Ja? Nie dosłyszałam początku, pomyślałam, że... Aha, okej. Okay. No dobrze, no ale to już wszystko tam wyjaśnione do poprzedniego, tak? Okej. Okay. Bitte schön. To teraz już nastawić sobie uszy na słuchanie od początku do końca. Vier Lücken, bitte. Kapitel 4. Sprachtraining. Aufgabe 2. Die Schulen feiern den Weltgesundheitstag am 7. April. An diesem Tag besuchen die Schüler einen Workshop zum Thema Gesundheit. Sie befassen sich dort zum Beispiel damit, welche Lebensmittel gesund sind, wie oft man Sport treiben sollte oder warum Medienkonsum ungesund sein kann. In Deutschland gibt es den Weltgesundheitstag seit 1954. Mhm. Okay, da hören wir das nochmal. Okay. Kapitel 4. Sprachtraining. Aufgabe 2. Die Schulen feiern den Weltgesundheitstag am 7. April. An diesem Tag besuchen die Schüler einen Workshop zum Thema Gesundheit. Sie befassen sich dort zum Beispiel damit, welche Lebensmittel gesund sind, wie oft man Sport treiben sollte oder warum Medienkonsum ungesund sein kann. In Deutschland gibt es den Weltgesundheitstag seit 1954. Okay, so, bitteschön. Die erste Lücke zum Thema. Ein Workshop zum Thema. Was für ein Thema war das? Was habt ihr da gehört? Was für ein Thema? Bitte. Wer hat das gehört? Habt ihr überhaupt? Gesundheit. Aha. E-I, tak? Przez końcóweczka H, E-I. Niewymową. O tak. Mhm. Gesundheit. Zum Thema Gesundheit. Sie befassen sich. Zajmują się tam, czy w sensie będziemy tam się zajmować na przykład tym. I teraz zweite Lücke. Mhm. Welche gesund sind. Coś tam jest zdrowe. Co jest zdrowe. A to ten instaling, kochani, mieliście. Tam był taki sklep. No. Lebensmittel. Ja, Mateusz. Wunderschön. Mhm. Welche Lebensmittel, tylko duża literka. Welche Lebensmittel gesund sind, czyli które produkty, na tym workshopie będziemy się dowiadywać, tak? Które produkty zdrowe są. Dritte Lücke. Mhm. Lebensmittel, duża literka. Dritte Lücke. Mhm. Wie oft, ja, sehr gut, Paweł. Wie oft man Sport treiben soll. Jak często należy, tak? Zajmować się sportem, uprawiać sport. Oder warum Medienkonsum. Und vierte Lücke. Warum Medienkonsum. Mhm.
Ungesund, okay, ja, das stimmt. Warum Medienkonsum ungesund sein kann? Dlaczego może być niezdrowy, tak? Niezdrowa konsumpcja mediów. Wiemy, o co chodzi. Później Bartusiu na temat instalingu. Liebe Leute, die dritte Aufgabe, dritte Aufgabe. Czy my to teraz zrobimy? No zrobimy. Dobrze, i na tym, kochani... Kapitel. I na tym... O, punkt 3. I na tym, kochani, zakończymy, bo już... Bo dzisiaj, kurczę, przez te maturki to już mi się tu kolejna grupka dobija. Drei. W trzecim. Wie oft? Wie oft? No masz tam. No, okej. Okay. Hania, vielen Dank. Mhm. Wie oft? Tak jak często tam uprawiać sport, tak? Wie oft man Sport treiben kann. Soll. Dobra. E-mail. Przeczytaj e-maila pani Rauch i wybierz właściwą odpowiedź ABC. Pod spodem tamte odpowiedzi mamy. Kochani, tak, czytam szybciutko maila, wyśledzicie i zaraz próbujemy rozwiązać. Sehr geehrte Frau Tumbach. Sehr geehrte. Od razu zwracam uwagę, to jest oficjalne powitanie w liście, czyli piszecie do, nie wiem, dyrekcji. To nie halo, nie liebe Herr Świderek, tylko sehr geehrte Herr Świderek, tak? Okej. Okay. Dobrze, i tu jest u nas pani Frau Tumbach. Meine Tochter Jule kann heute und morgen nicht in die Schule kommen, weil es ihr schlecht geht. Bitte entschuldigen Sie ihr Fehlen. Jule hat Fieber und Bauchschmerzen. Ich glaube, es ist eine Magengrippe. Wir gehen heute Nachmittag zum Arzt. Ich melde mich morgen noch bei Ihnen. Und Jule bringt nächste Woche eine Krankmeldung in die Schule mit. Mit freundlichen Grüßen, Elke Rauch. No, kochani, cóż to jest? Cóż to jest za mail? No, tak jednym zdaniem możecie podsumować. No, nikt tu nic nikomu nie chce sprzedać. Tylko o co tu chodzi? Jeden wyraz. Podpowiedź. No dobra, Mareczek już tam daje odpowiedzi. Podpowiedź Librus. Wasi rodzice. Kto tam odpowiedziała? Co tam ten Kuba pisze? I to na czerwono. Co tam oni... Co wy tam piszecie? Ja tam nic na czerwono nie piszę do was. No dobra, kochani. No, mama Elke pisze do pani. Kochani, weźcie tam już te konwersacje jakieś tam nie na temat. Zostawcie. No to jak tak, no to jakieś tam boty są i tam coś tam gadają do was, zaczepiają, zostawcie to. O właśnie, Entschuldigung, no to jest właśnie, kochani, usprawiedliwienie, tak? Chodziło mi to oczywiście o usprawiedliwienie. Dobra, Mareczek, daj już tam odpowiedź. Gdzieś widziałam C. C. Die E-Mail ist eine Entschuldigung, dokładnie. Mhm. A, bo ty dałeś tutaj jako odpowiedź, no ale to właśnie, no to właśnie jest... No, to właśnie jest to. Dobrze. To jest oczywiście jako usprawiedliwienie obecności. Frau Tumbach ist Ärztin, Gesundheitsexpertin, Jules Lehrerin. I tu dajecie Pawełek, Oskarek. Okej. Okay. Das ist natürlich ihre Lehrerin. Jule ist im Moment krank, hat Probleme in der Schule, möchte Frau Tumbach besuchen. Mhm. No chyba to piszecie, tak? Juleczka, Oskar. W sumie już nie wiem, czy dajecie do dwójeczki, czy dajecie do trójeczki. Chyba dajecie tu do dwójeczki, to poczekam jeszcze chwilę. Drei. Jule. No, hat Probleme in der Schule, möchte Frau Tumann besuchen, oder
Jest im moment, no dobrze, Julia już podsumowała, tak, oczywiście zwei i drei to jest A. Jest im moment krank. No mamy tutaj Magengrippe. Hm? Ich glaube, es ist eine Magengrippe. Frau Rauch kann morgen nicht arbeiten, geht heute mit Julia zum Arzt, will nächste Woche zur Schule kommen. Co chce mama? Co zrobi? No, welche Antwort? No. Frau Rauch. Na, die richtige Antwort. Nein. Paweł, nein. Will nächste Woche zur Schule kommen? Nein. Co ona chce? Co ona tutaj? Mhm, B już piszecie. Oskar, Julia. Geht heute mit Jule zum Arzt. Ona stwierdza, no prawdopodobnie jest to grypa. Wir gehen heute Nachmittag zum Arzt. Pójdziemy dzisiaj do lekarza. Ich melde mich morgen noch bei Ihnen. Czy że znowu się tam odezwę do pani jutro. A Julia co zrobi? Bring nächste Woche eine Krankmeldung. Przyniesie usprawiedliwienie. Ano, że to dziecko. Co, że jakie dziecko? Frau Rauch. To jest mama. Tak? To jest mama, więc mama pójdzie z nią do lekarza. Geht heute mit Jule zum Arzt. No dobra, okej. Okay. Gut. So. Leute. Hausaufgabe z dzisiaj. To robimy tak. Tłumaczymy sobie te fragmenty zdań w nawiasach na język niemiecki, czyli to jest zadanko 4. O, to zobaczcie. Tutaj proszę sobie uprzejmie dopisać. Użyj tych spójniczków. Des halb, obwohl, trotzdem, weil. Wszystkie tam wczoraj były, już zapewne znacie. I fünf, kochani. O, fünf. Do opisów sytuacji 1, 4 macie te sytuacje podane. Właściwe relacje słowne. ABC. Twoja koleżanka skarży się, że ma suchą skórę. No to co? Tu pójdzie, to weźmie, to użyje. Macie tu wybrać. Dobrze? Czyli vier, fünf, von der Seite 62, 63. Gibt es Fragen? Irgendwelche Probleme? Welche Konflikte habt ihr? Bitte. Wenn keine, dann kann Bartusz einen Kaffee machen. Na, 14 Uhr, da schon Mittagessen, eine Suppe. Tomatensuppe. Co tam, kochani, jeszcze coś mi tutaj... Takie chyba jakieś opóźnienie. No, 1C było, tak. Aha, bo może ktoś tam się jeszcze coś dopytywał do tego wcześniejszego. No dobra, mam nadzieję, że tam wszystko żeście wysłuchali i tak dalej. Czy jakieś koni pytanka? No w razie czego piszemy na... Strasznie dużo nam dzisiaj wszyscy zadali. Nie powinno tak być. No kurczę, mielibyście to wszystko na lekcji, tak? Siedzielibyście w szkole do 15. No i nie byłoby później tego, co teraz macie. No może by nie było w długiej pracy domowej, może by była króciutka. No teraz tak się złożyło, że jednak troszkę musicie tam popracować. No właśnie. Tak bym wolał, proszę pani. Teraz została najgorsza część szkoły. A kiedy żeż ty napisałeś? Już tu patrzę. No nic tu nie widzę na Messengerze. A coś tam chyba wczoraj, tak? To może i ja tu pominęłam, to zaraz będę tam odpisywać. Ale to jeszcze pani po następnej lekcji, bo tam już
A, no tak, no tak, no tak. Mareczek, dobra, ja ci tam odpowiem. Mignęło mi faktycznie. Odpowiem, odpowiem. Entschuldigung, odpowiem. Dobrze. No jaki tam spór z Kubą? Aha, dobra, na ten temat spór z Kubą. Dobra, to ja wyjaśnię. Dobrze, wyjaśnię, wyjaśnię, panowie. Okej. Okay. Mhm. Z matmy bardzo dużo. No a na jakim ty, Pawełek, profilu jesteś? No na jakim ty jesteś profilu, ty se odpowiedz. Musi być z matmy dużo. Musi być z matmy dużo i tyle. Nie ma tam co płakać. To jest Mat Geo, a nie Humany. Humany będą miały Polak, Polak, historia. A wy macie matma, matma, geografia. Humanki czekają, halo, no widzicie, kończyć musimy, bo humanki czekają. Okej, okay. No dobrze, kochani. Dobrze. Mało z matmy, widzicie, mało z matmy. Dobra, kochani, tschüss auf Wiedersehen, lećcie tam na zupkę. Guten Appetit, tschüss auf Wiedersehen. I będziemy, bleiben wir in Kontakt. Bleiben wir in Kontakt. No, gdzie to? From philosophy into science.